Cześć, tu Wojtek z Polska Zwiedza.pl. Pozdrawiam z okolic Wenecji. Jestem na kempingu Serenissima. Świetne miejsce, bardzo dobrze wyposażone. I co najważniejsze, za moimi plecami jest przystanek, z którego w ciągu jakichś 25 minut dojedziecie do Wenecji. Więc jeżeli planujecie zwiedzanie Wenecji, zainteresujcie się tym kempingiem, bo warto. Już Wam wszystko pokazuję. Camping Serenissima. Jak będziecie jechać do Wenecji, musicie tylko przejść na drugą stronę. Tutaj jest przystanek autobusowy. Bilet w jedną stronę kosztuje euro 50, więc warto od razu kupić powrotny, czyli łącznie 3 euro płacicie. Bilety można kupić w recepcji, więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby kombinować, skąd te bilety mieć. Idziecie do recepcji, zapłacicie 3 euro i dostaniecie kartę z zakodowanymi dwoma przejazdami. Do Wenecji jedzie się jakieś 25-30 minut, oczywiście w zależności od korków, ale to jest taki gdzieś przedział czasowy. Dojeżdża się do głównego dworca autobusowego, czyli po prostu jedziecie do samego końca, wysiadacie i już możecie zwiedzać Wenecję. Ale dobra, kemping. Według mnie, jeśli zwiedzacie Włochy kamperem, campervanem, namiotem, to jest dobra miejscowa, żeby się zatrzymać i zwiedzić Wenecję. Tutaj zobaczcie aktualny cennik. Dorośli 8,50, camper 14 euro. I tu jest tak, mamy recepcję. Tutaj jest też market, więc możecie kupić sobie wino, piwo, jakieś przekąski. Tu macie restaurację. Restauracja jest czynna od 19.30 do 21.30. Wcześniej jest bar, pokażę Wam menu. Na śniadania 5 euro, są trzy rodzaje. Tutaj zobaczcie sobie. A tu właśnie możecie snaki wziąć od 8 rano do 6 wieczorem. Jest i basen. Nie widziałem, żeby ktoś korzystał, ale może dlatego, że nie byliśmy w godzinach otwarcia tego basenu, ale jest. Teren jest spory. My tu przyjechaliśmy bez rezerwacji i bez problemu udało się wybrać fajne miejsce. Camping ma rozbudowaną infrastrukturę. Nie, że tam kilka toalet, tylko co najmniej jest kilkanaście toalet, pryszniców. Jest stanowisko oczywiście do zrzutu nieczystości, wody szarej. Jest miejsce, żeby umyć naczynia i to też kilka miejsc. Zobaczcie sami. Tutaj macie całą strefę. Oddzielnie dla mężczyzn, oddzielnie dla kobiet. Tutaj mamy toalety, prysznice. Miejsce właśnie, żeby myć naczynia. Cały plan, słuchajcie, wygląda tak. Nie zaparkowaliśmy tutaj, ale jest tego do wyboru, do koloru. Są oczywiście dedykowane miejsca na namioty i są też tutaj przyczepy holenderskie, domki i tak dalej. Się pozbywamy nieczystości i sam teren kempingu wygląda właśnie tak. Jest koniec września, ale dalej codziennie ktoś opuszcza ten kemping, ktoś dojeżdża. Ruch jest spory. Tutaj jest stanowisko do pozbycia się swojej szarej wody. Niewielka kuchnia. Jest też pralnia płatna. Z tego co pamiętam, 4 euro bodajże. 4 euro, maksymalnie 8 kg. Na monety, więc musicie przygotować po euro. Dostęp do prądu. Musicie mieć oczywiście przejściówkę, jak na każdym kempingu, w którym byliśmy. To jest jedyne możliwe podłączenie się do prądu.
ma też się zobaczyć taką przejściówkę, żeby móc podłączać swoje urządzenia na 230. Koszt to jest jakieś 40 zł, przynajmniej ja taką kupiłem i bez problemu korzystam z prądu. Internet jest świetny, naprawdę ten sygnał jest silny, nie mieliśmy problemu, żeby korzystać z internetu podczas naszego całego pobytu. Widzicie, jest bardzo dużo koszy na śmieci, oczywiście trzeba segregować, no ale to nie powinno już nikogo dziwić. Jest czysto, cicho, spokojnie. My akurat śpimy z tej strony, jak widzicie, nasz kamperek. To rano koguty piały, bo za tymi drzewami pewnie jest jakieś gospodarstwo, ale spójrzcie, ile jest miejsca. Więc tak jak wjechaliśmy, mogliśmy sobie wybrać stanowisko, czyli po prostu jedziecie, krążycie i decydujecie, gdzie teren jest równy. Mało kamperów korzystało ze swoich podjazdów. Chyba widziałem z dwa, ale tak patrząc, jak to wygląda, więc nie trzeba. Równo zaparkujecie i jest miejsce na tyle szerokie, że się zmieści i kamper, i jak rozstawicie markizę, stolik i krzesła. Bez problemu. My już kończymy naszą przygodę z Włochami. Dzisiaj już będziemy zmierzać w stronę Austrii, albo nawet miniemy już granicę i pojedziemy dalej przez Austrię. Pewnie tam spędzimy gdzieś noc i dopiero pojutrze będziemy jechać do domu. Znaczy, dojedziemy już do domu. Tak to wygląda. Jest mnóstwo terenu, żeby wybrać swoje miejsce. Oczywiście pewnie w sezonie jest gorzej. Nie wiem, my jesteśmy pod koniec września, więc akurat mogliśmy sobie wybrać swoje miejsce. Podsumowując, świetny kemping, żeby stąd rozpocząć zwiedzanie Wenecji. Największa zaleta, prócz tej całej infrastruktury i równego terenu i bardzo cichej okolicy, że ten autobus jest od razu za bramą. Przechodzicie przez ulicę, czekacie na autobus, jedziecie jakieś 25 minut i wysiadacie w Wenecji. Możecie zacząć zwiedzanie, nie martwcie się, gdzie zaparkować samochód, jak tam się dostać i tak dalej. Na koniec, tak powiem wam, że my już musimy stąd jechać. Wymeldowanie jest do 12 i to nasz koniec przygody ze zwiedzania Włoch w 2023 roku. Gdybym miał czas, oczywiście bym tu został jeszcze dłużej i wrócił do Wenecji. Muszę przyznać, że jeden dzień w Wenecji czuję niedosyt, jeszcze bym pochodził po tych uliczkach, popatrzył, posiedział w tych knajpkach, bo naprawdę klimat jest świetny. Wczoraj nam jeszcze pogoda dopisała, dzisiaj już się zachmurzyło, więc jest gorzej. Wczoraj akurat no pogoda była naprawdę dobra, jak na koniec września. Było ciepło, bezchmurnie, więc można było się zachwycać i tą architekturą, i tym klimatem, który jest, chodząc po tych uliczkach. Bo nie musicie oczywiście iść głównymi ulicami z tym całym tłumem turystów. My parę razy sobie skręciliśmy, zanurkowaliśmy, że tak powiem, w boczne uliczki i patrzyliśmy na tą architekturę, bo wow, naprawdę świetne miejsce. My tu spędziliśmy dwie noce, ale jak mówię, gdybyśmy mieli czas, jeszcze byśmy zostali co najmniej na jedną noc. A tak już dzisiaj wracamy do Austrii, tam spędzimy gdzieś na dziko jedną noc. Już potem sobie następnego dnia na spokojnie będziemy jechać przez Czechy w stronę Polski i już do domu. Ale Włochy we wrześniu, powiem wam, obawiałem się, że będzie więcej dni deszczowych, ale się okazało, że były dosłownie dwie noce. Raz akurat mieliśmy szczęście, że zaczęło padać, kiedy byliśmy na kempingu, więc tam też przedłużyliśmy jedną noc i korzystaliśmy z całej infrastruktury, no bo nie chcieliśmy jechać w stronę gardy w deszczu i to się nam opłaciło, ponieważ ta trasa widokowa też przez całą gardę, polecam, naprawdę świetna rzecz. No i nasz kamperek już się szykujemy do drogi. Nasz kamperek daje radę, słuchajcie. Dwie noce na kempingu kosztowało nas 61,80. Jak na Włochy uważam, że bardzo dobra cena, ale oczywiście w sezonie niskim. To takie moje postscriptum.
do prowadzenia po tym kempingu. My już jedziemy, akurat się rozpadało, więc super, że dzisiaj, a nie wczoraj. Ostatnie pozdrowienia z Włoch. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z Polska Zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.